witam Państwa ponownie. Jest ze mną w studiu Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne, jedni z moich ulubionych gości. Tym razem pan Tomasz Zajdler, prezes Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego, pan Bogusz Borkowski, wiceprezes oraz pani Magdalena Serdyńska. Przepraszam, powinnam panią z grzeczności na początku, no to odwrócimy tą kolejność na samym końcu, która będzie kuratorem zapowiadanej wystawy. A zacznę może od zapytania, czym tym razem zaskoczycie nas, Towarzystwo Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne, czym tym razem zaskoczy nas, tych, którzy zechcą przyjść na najbliższą wystawę? Co nowego? Najbliższy wernisaż wystawy Światła Miasta odbędzie się w dniu 24 stycznia we wtorek o godzinie 19 w Starej Komendzie. Jeżeli chodzi o przedmiot tej wystawy, no to więcej pani kurator. Poproszę teraz panią kurator. Inspiracją ma być oczywiście miasto, jego światła, bardzo szeroko rozumiane. No i to zostawiamy naszym fotografom, aby to wszystko mogli nam pokazać. Był już konkurs ogłoszony wewnętrzny u nas w towarzystwie pod tym samym tytułem. Jego rozstrzygnięcie można zobaczyć na naszej stronie www.stf.pl. Ale będzie oczywiście więcej zdjęć. Czy ta tematyka, czy te zdjęcia na wystawie będą nawiązywać troszeczkę do tematyki świątecznej? Bo jakby nie było, światła miasta też mi się kojarzą jednak z okresem świątecznym, gdzie tych świateł jest troszeczkę więcej. Z racji czasu, w jakim realizowane są te zdjęcia, myślę, że część na pewno tak, ale myślę, że pójdzie to też w inną stronę, że będzie pokazane też miasto. A ile prac będzie można zobaczyć? Ile prac będzie prezentowanych na tej wystawie? Nasza galeria, stara galeria STF, która się mieści w Starej Komendzie, w restauracji Stara Komenda, liczy sobie 26 prac i 27 pracą jest plakat, który wita wchodzących do lokalu. Okej, a w takim razie może zadam teraz pytanie panu Boguszowi, przepraszam. Widziałam, że zajął pan drugie miejsce w tym konkursie. No zgadza tak, się? Tak, zgadza się. I widziałam, że bardzo ładnie pan napisał swoje przemyślenia dotyczące tego zdjęcia. Jak to jest? Skąd się u pana to bierze to wszystko? Bo jest to takie dla mnie troszeczkę nietypowe. Widzę zdjęcie, więc myślę sobie fotograf, ale to, co tam czytam pod tym zdjęciem, z drugiej strony nasuwa mi się na myśl poeta. No właśnie, ale jak patrzymy na fotografię tak bez żadnego opisu, to no jakoś tam każdy z nas odbiera, ale opis sugeruje miejsce szczególne, bo i sytuacja była szczególna, albo trzeba starać się w takich sytuacjach odnaleźć samemu, czy znaleźć te miejsca, bo te światła miasta to, zresztą tam w ogóle dziwne miejsce było, bo to nawet nie, to jest teren miasta, ale opustoszały był i w tych bramach wcześniej żeśmy robili fotografię szczecińskich bram, to samo było, tylko trzeba po prostu znaleźć się w takim klimacie, troszkę nie tylko myśleć o tym, żeby technicznie dobrze wyszło. Tam jeszcze są inne sytuacje, kiedy... I też przypadek działa prawdopodobnie, chociaż to się... Ja mam taką inną teorię, że przypadek właśnie, że to my przypadek nas znajduje, a nie my jesteśmy przypadkowo w jakimś miejscu. Można mówić o przypadku, można mówić o światłach, bramach, twarzach, dzieciach, zwierzętach. Ale to wszystko sprowadza się do wspólnego mianownika, którym jest wrażliwość. Ktoś, kto fotografuje, ktoś, kto ogólnie ma jakąś pasję, obojętnie co by to było, w tym kierunku ma bardziej rozwiniętą swoją wewnętrzną wrażliwość. A ta wrażliwość z kolei przekłada się też na inne pola takiego wewnętrznego życia człowieka. W tym przypadku jest to połączenie słów i obrazu. Jeżeli chodzi o Bogusza, w przypadku osób, które się parają, w przypadku osób, które mają inne pasje, to może być połączenie jakieś inne, ale to jest takie pewne wewnętrzne coś, ja to nazywam wrażliwością, co człowieka predestynuje do tego, że posiada jakąś pasję i ją rozwija przede wszystkim. Nie wiem, czy się uda wyświetlić akurat te zdjęcie. Przepraszam, trzeba szukać we wszystkim jakichś wartości, niekoniecznie fotografii, ale takich rzeczy, które pozwolą nam funkcjonować, jeszcze rozwijać się w jakimś tam temacie. To zdjęcie ma coś w sobie, tam jest taka jedna mała kropka, chodzi o postać, która gdzieś tam udało się ją sfotografować po prostu w sekundzie.
niemalże. Te zdjęcie ma coś w sobie, ma jakąś taką tajemniczość, ale jednak te światła faktycznie wyglądają jak promienie słońca. Dobrze pan to ujął. Myślę, że wszyscy z nas, którzy czy spotykamy się w naszym towarzystwie, czy w ogóle ktoś to fotografuje, już jest obarczony jakąś wrażliwością i szuka tego. Rozgląda się. Nie jest tak, że idziemy, nie wiem, jak choćby do tej galerii, że idziemy, patrzymy tylko tak jakby bezdusznie na to, co się dzieje. My już mamy mniej więcej oko wyrobione i zwracamy uwagę na jakieś szczegóły. Oko i chyba rękę też, bo to... Najpierw oko, trzeba zauważyć to. I co ciekawe, nie zawsze obraz sfotografowany jest do... Czasami ja się łapię, zresztą my wszyscy chyba też na tym, że to, co zauważymy, jest o wiele ciekawsze niż potem sfotografowane. Że nie zawsze zdąży się sfotografować. I to też jest taka pewna, to z tego też trzeba czerpać radość, tak? Że widzimy coś, nie sfotografowaliśmy, może i dobrze. Nie jestem pewien, czy lepiej, bo bywa różnie. A gdyby na przykład ktoś zechciał, po prostu widzi w sobie, że ma potencjał i zechciałby jakieś prace przynieść do was, gdzie w ogóle można znaleźć waszą siedzibę, żeby po prostu omówić pewne rzeczy? Powiedzmy, że, no nie wiem, jest sobie ktoś na widowni, czy przed telewizorem wpadnie nagle na pomysł, aha, jest takie towarzystwo w Szczecinie, kurczę, ja robię zdjęcia, może bym się do nich wybrał i jednak zaprezentował swoje umiejętności. Gdzie was można fizycznie namierzyć? Fizycznie można nas spotkać w restauracji Stara Komenda, w piwnicy dokładnie, tam gdzie dzięki uprzejmości właścicieli restauracji możemy się spotykać. Dzieje się tak już chyba od 3 lat, co najmniej od dwóch, ponieważ niestety STF, organizacja powstała, przypomnę, w 1953 roku ubiegłego wieku. Bardzo dawne czasy. I działająca nieprzerwanie oprócz przerwy dla wszystkich w stanie wojennym, nadal nie ma swojej siedziby. I rozpoczęliśmy właśnie starania o uzyskanie takowej siedziby i mam nadzieję, że zarząd miasta do tej naszej prośby się przychyli. Moim zdaniem takie stowarzyszenie, tym bardziej, które już istnieje od 1953 roku, więc to jest szmat czasu, powinno mieć swoją siedzibę jak najbardziej. Tym bardziej, że aktywnie działamy, nie tylko w Szczecinie, ale promujemy nasze miasto i region także poza naszym miejscem zamieszkania. Bierzemy udział w różnych imprezach ogólnopolskich właśnie jako fotografowie. Ale też siedziba to tak jak trochę dom. Umożliwia takie no, pełne życie. Czyli mielibyśmy studio, mielibyśmy miejsce na nasze archiwum, bo przecież od 1953 roku zebrało się sporo różnych dokumentów, książek. Mamy także stare zdjęcia, mamy stary sprzęt fotograficzny. Chcielibyśmy zrobić małą wystawę w siedzibie, która, miejmy nadzieję, sąsiadowałaby ze studiem, z pracownią plastyczną fotografika szczecińskiego Andrzeja Grabowieckiego, który między innymi wykonuje technikę mokrego kolodionu, w której zaczyna się powoli specjalizować nasza koleżanka. I w ogóle pracuje w technikach szlachetnych, starych technikach analogowych. Właśnie obok jego pracowni jest miejsce, które mogłoby zostać naszą siedzibą, gdzie my, trochę młodsi fotografowie, można powiedzieć współcześni, pracujący głównie w oparciu o technikę cyfrową, moglibyśmy równolegle ze sobą funkcjonować, budując markę szczecińskiej fotografii, można nawet powiedzieć fotografiki, czyli fotografii artystycznej. Miejmy nadzieję, że to się wam uda w 2017 roku zrealizować. Bardzo czego w to wierzymy. Wam oczywiście z całego serca życzę. A teraz zapytam was, ekspertów. Pewnie to pytanie nurtuje nie jedną osobę. Wielu z nas ma telefon komórkowy w posiadaniu i wielu z nas czasami robi zdjęcia nocą. Czy w ogóle telefonem komórkowym, ten aparat, który jest wbudowany w telefon, da się zrobić jakieś uczciwe zdjęcia nocą? Bo o ile ja staram się ładne zdjęcia zrobić, o tyle mi to nie wychodzi. Więc jak to jest w praktyce? Tomek, ja? No, trudno jest zrobić telefonem komórkowym zdjęcie, bo
dobre zdjęcie w takich ciężkich warunkach, bo nie ma co ukrywać, że noc i właśnie te światła miasta, to co żeśmy fotografowali. Ach, jeszcze mi się przypomniało, że to nie był konkurs taki, my nie robimy konkursów jakby zamkniętych wewnętrznie, to jest raczej otwarty dla wszystkich, tak? Na marginesie. Nasze spotkania są otwarte. Na marginesie, na przyszłość. Ktoś jeszcze mógłby coś dostać ewentualnie. I temat jest technicznie trudny, bo są strasznie duże kontrasty z oświetleniem i telefon komórkowy raczej nie ma sensu się męczyć z tym, bo zupełnie co innego wychodzi. A aparatem kompaktowym? Jeżeli chodzi o... Jeżeli ma system manualny, to już jest szansa. Uwaga ogólna. Przede wszystkim trzeba poznać swój sprzęt. Najlepiej przeczytać instrukcję obsługi. Czyli to... sobie najlepiej na brudno gdzieś w domu. A nie, tak, że już będziemy w sytuacji, chcemy podcast zrobić, a tu niestety... Najpierw trzeba się zaprzyjaźnić z własnym aparatem, z własnym obiektywem, nawet z własnym aparatem zaszytym w telefon komórkowy, ponieważ te zdjęcia, które mam nadzieję udaje się równolegle do tego, co my mówimy, wyświetlać, są właśnie wykonane telefonem komórkowym i w pewnych sytuacjach telefon komórkowy poradzi sobie nawet ze zdjęciami nocnymi. Mówię tutaj o zdjęciach robionych bez użycia wbudowanej lampy błyskowej. Ale ponownie uwaga ogólna, wszystkie warunki, trudne warunki oświetleniowe, czy to jest fotografia nocna, czy mocne kontrastowe światło, czy jeszcze inne, powodują to, że im tańszy jest sprzęt, można powiedzieć im gorszej jakości, tym trudniej jest zrobić z nim satysfakcjonujące zdjęcie. Ja bym się chciała z Państwem mówić na inną okazję, jeśli nie będzie to wystawa, czy wernisaż, chciałabym porozmawiać w ogóle o tym, jak zbudowany jest aparat. I o innych technicznych danych, gdzie na przykład większość z nas, podejrzewam, idąc do sklepu, chce kupić sobie aparat, jakiś tam, bo sobie wymyśli. Ale podejrzewam, że jakiś procent z nas, z kupujących, nie ma zupełnie pojęcia, co znaczą te dane techniczne, które tam są już w opisie, gdzieś tam z tyłu na instrukcji. Czy można się umówić w takim razie z Państwem na inny odcinek i porozmawiamy zupełnie o czymś innym, o technicznej sprawie tutaj Waszej pracy? Bo rozumiem, że dłużej nie możemy zostać. Niestety ja muszę kończyć, bo kończy nam się czas antenowy, chociaż bardzo mi się miło z Wami rozmawia. No niestety nie mogę Was na siłę tutaj przytrzymać. Bo my chcemy sami zostać. No niestety Oczywiście, z kolejnymi gośćmi, którzy przyjmiemy zaproszenie i też już pewnie doczekać się nie mogą na wejście na kanapę. W takim razie ja Państwu serdecznie dziękuję. Teraz nie pomylę kolejności. Moimi gośćmi byli pani Magdalena Seredyńska, kurator zapowiadanej wystawy Światła Miasta. Pan Tomasz Zajdler, prezes Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz pan Bogusz Borkowski, wiceprezes tego samego stowarzyszenia. Dziękuję Państwu raz jeszcze za rozmowę, za przybycie. Dziękujemy. Państwa zapraszam na krótką przerwę, a po przerwie będzie spotkanie z Akademią Morską. Zapraszam.